Koro rząd blisko ludzi, to najistotniejsza kwestia, to niech zabierze głos. Szef tego rządu, premier Mateusz Morawiecki. Panie premierze. Dziękuję bardzo, panie minister, panie minister, panie państwo parlamentarzyści, panie ministrze, a przede wszystkim drodzy państwo, którzy tutaj jesteście z nami dzisiaj w Ministerstwie Rodziny i przed ekranami e, telewizorów mediów społecznościowych. Dla mnie to dzisiaj niezwykle ważna chwila, ważny dzień, kiedy możemy przedstawić nasz program dotyczący emerytur stażowych. Program, który jest jednocześnie wypełnieniem dziedzictwa Solidarności. Solidarność, wielki ruch w początku lat osiemdziesiątych i później na tych sztandarach Solidarności nieśliśmy wolność, ale także dobrobyt, sprawiedliwość. I właśnie wszelkie działania o charakterze solidarnościowym. Emerytury stażowe, które, do których się zobowiązaliśmy i które wprowadzimy w życie, to niezwykle ważny punkt, który wypełnia tamten, tamto dziedzictwo Solidarności. W gruncie rzeczy główne pytanie, z którym się dzisiaj mierzymy w polskiej polityce, brzmi następująco. Czy to Polacy, mają decydować o swoim losie, czy o politykach społecznych, gospodarczych, finansowych, mają decydować gdzieś w gabinetach brukselskich, berlińskich, zagranicznych, a czasami teoretycznie w polskich, ale na żądanie zagranicy. I na to podstawowe pytanie każdy Polak musi sobie w najbliższym czasie odpowiedzieć. Musi sobie odpowiedzieć i musi jednocześnie zmierzyć się z porównaniem naszych ośmiu lat rządu, tych lat, o których tutaj pan redaktor powiedział, że kiedyś, jakże słusznie, będą określane latami polskiej rodziny i tych poprzedzających nasze rządy ośmiu lat. Niech każdy Polak odpowie sobie na to. Kiedyś zadane przez Regana, chyba po pierwszej jego kadencji, pytanie, czy żyje Wam się lepiej dzisiaj czy przed ośmiu laty? My musimy tak zapytać. Drodzy rodacy, mimo potknięć, błędów każdy niech zada sobie właśnie takie pytanie. Czy to, co przed chwilą widzieliśmy w świadectwach ludzi, polityka senioralna? 13 14 emerytury bardzo wysokie waloryzacje rekordowe waloryzacje emerytura bez podatku to dla seniorów ale dla młodych ludzi praca bez podatku wreszcie nasza wielka polityka społeczna dla całej polskiej klasy średniej dla rodziców wiążąca się z hasłem 500 plus ale to przecież nie tylko to zaraz 800 plus czy to wszystko ma być odłożone do lamusa czy Liberałowie, którzy rządzili według prawa pięści przez poprzednie osiem lat, mają z powrotem wrócić tutaj i rządzić według swojego widzimisię, według tych rozkazów, które przychodzą z Berlina albo z Brukseli. My twardo mówimy takiej polityce nie. Mówimy twardo nie i opieramy naszą politykę na naprawionych finansach publicznych, które Dały szansę podzielenia się tymi owocami wzrostu z naszymi seniorami, z całym społeczeństwem, ale z rodzinami, z dziećmi, młodzieżą przede wszystkim. Dziś, tak jak zapowiedziałem, kolejny wielki punkt naszego programu społecznego, emerytury stażowe. Co to znaczy? Drodzy Państwo, to wielka przełamowa zmiana, w szczególności dla tych wszystkich. Którzy pracowali najciężej i najdłużej. Wyobraźmy sobie miliony polskich, polskich rodzin, miliony naszych rodaków, którzy pracowali w pocie czoła, często wstając przed świtem i utrudzeni pracowali tak przez 38 lat, kobiety albo 43 lata. Budowali naszą ojczyznę bardzo często ciężką fizyczną pracą. Chylę czoła przed wszystkimi paniami, panami, którzy tyle lat przepracowali i ze względów zdrowotnych, ze względów po prostu na możliwości fizyczne nie chcą, nie mogą już dłużej pracować, bo to im, ich ciężkiej pracy zawdzięczamy również, zawdzięczamy przede wszystkim w wielu obszarach życia. W wielu sektorach gospodarki właśnie ten postęp. Również postęp, który miał miejsce w trudnych latach Balcerowiczowsko-Tuskowej transformacji, w tych latach transformacji tuskowej, gdzie bezrobocie szalało. Przypomnijmy sobie o tym wszyscy. Co mieli robić wtedy ci ludzie, którzy dostali od Tuska i od Platformy rozkaz pracować do 67 roku życia? Pamiętacie to wszystko Państwo, jak wtedy bez głosu Polaków, po zmieleniu wszystkich podpisów, które były zbierane, rząd Platformy Obywatelskiej brutalnie wdrożył nową zasadę przechodzenia na emeryturę. Co to oznacza w porównaniu do naszych zmian, także tych zmian dzisiejszych? Bo tamte okrutne zmiany cofnęliśmy zgodnie z obietnicą bodaj 1 października 2017 roku, ale, a więc niecałe dwa lata po rozpoczęciu naszych rządów, cofnęliśmy tamten wiek emerytalny, wiek emerytalny Tuska, 67 lat. Chociaż mówię wiek emerytalny Tuska, ale warto o tym usłyszeć po raz kolejny. On sam, największy obłudnik, przeszedł na emeryturę w wieku 65 lat a ludziom kazał pracować do 67 roku życia. Co więc oznacza dzisiejsza nasza regulacja, dzisiejszy nasz punkt programu emerytury stażowe? Otóż, Szanowni Państwo, w porównaniu do czasów Tuska, kobieta, która musiała pracować do 67 roku życia, zakładając, że podjęła pracę w wieku pełnoletności 18 roku życia plus 38 lat, Daje 56. rok życia, a więc o 11 lat szybciej taka pani ciężko spracowana może przejść na emeryturę. Drogie panie, pomyślcie sobie teraz, zastanówcie się nad tą rzeczywistością, przed którą obronił was rząd Prawa i Sprawiedliwości. 11 lat różnicy pomiędzy wiekiem emerytalnym Tuska a wiekiem emerytalnym tych najbardziej spracowanych pań, dla których emerytury stażowe będą możliwością wytchnienia, odpoczynku, przejścia na zasłużoną emeryturę nieco wcześniej. I teraz, panowie, jeśli ktoś zaczął pracę w wieku 18 lat plus 43 lata daje 61 rok życia, to o 6 lat krócej. Niż 67. rok życia, do którego Tusk kazał wszystkim mężczyznom pracować i w szybkim tempie realizował całą tamtą zmianę. Dlaczego tak się stało? Stało się tak dlatego, że wtedy panowała taka zasada, że wszystko, co jest społeczne, spróbujmy sprywatyzować, wyprzedać. Stąd wielka wyprzedaż majątku. A koszty. Przerzucić na obywateli. Powtórzę jeszcze raz. To, co społeczne, sprywatyzować, wy, 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 wyprzedać majątek narodowy, a to, co stanowi koszt, przerzucić na barki społeczeństwa, przerzucić na barki obywateli. To właśnie dlatego podnieśli wiek emerytalny, to właśnie dlatego podnieśli też stawkę zusowską i podatek VAT. Drodzy Państwo. Ale w obszarze emerytur jest jeszcze jedna zasadnicza zmiana. To także zabranie OFE przez Platformę Obywatelską ponad 155 miliardów zagarnięte do budżetu. Pytajcie wszyscy, drodzy rodacy, podczas tych spotkań, których teraz będzie wiele, spotkań wyborczych, co się podziało z tymi pieniędzmi? Blisko 60 miliardów z wyprzedanego majątku i blisko 155 miliardów zabrane z otwartych funduszy emerytalnych. Szanowni Państwo, grzechy Tuska wobec emerytów są tak liczne, że nie spisać ich na wołowej skórze. To niezwykle ważne, bo emeryci doskonale pamiętają, ale ci, którzy stają się dopiero emerytami za lat kilka, muszą również pamiętać o tamtej przeklętej polityce liberalnej, która oznaczała tak naprawdę jak niektórzy mówią pracę do śmierci bo tak wielu mężczyzn wkrótce po przejściu na emeryturę umierało niektóre panie również odchodziły z tego świata właśnie również ze względu na tą bardzo ciężką pracę tak długo dlatego warto ten wątek podsumować jeszcze inaczej I jeszcze innymi słowami czy przymus czy wybór Przymus posłania dzieci do pierwszej klasy w wieku 6 lat? Czy wybór dla rodziców, niech poślą w wieku 6 bądź 7 lat, przymus odejścia na emeryturę w wieku 67 lat? Czy wybór dla Polaków, jak czują się na siłach, chcą i mogą pracować? Stworzyliśmy tyle miejsc pracy razem z polskimi przedsiębiorcami, że dzisiaj to praca szuka człowieka. W czasach Tuska. Przypomnijcie sobie to gigantyczne bezrobocie przekraczające 2 miliony 300 tysięcy ludzi. A więc wybór to rządy prawa i sprawiedliwości, a przymus to rządy Tuska i Platformy Obywatelskiej. I chciałbym, aby o tym również wszyscy moi rodacy pamiętali. Drodzy Państwo, dzisiaj przyjmujemy również na Radzie Ministrów, przyjęliśmy już po dyskusji która odbywa się we wtorek dzisiaj od strony formalnej przyjęliśmy płacę minimalną minimalną stawkę godzinową której w ogóle nie było w czasach Tuska a która od 1 stycznia będzie wynosić 27 ,70 zł 70 groszy Ostatnio byłem na kilku spotkaniach w Polsce lokalnej Tomaszów Lubelski ale także w Łochowie parę miesięcy temu i tam usłyszałem że praca za 4, 5 albo 6 zł za godzinę była normą w czasach Platformy Obywatelskiej. Drodzy rodacy, porównajcie tamtą normę 4, 5 czy 7 zł za godzinę i 27 zł za godzinę, a od 1 lipca 28 zł z małym haczykiem 10 groszy to jest ta stawka, którą proponujemy i minimalne wynagrodzenie miesięczne które od 1 stycznia będzie wynosiło 4242 zł i podniesione do 4300 od 1 lipca w przyszłym roku. Startowaliśmy z poziomu 1750 zł brutto. Drodzy Państwo, dzisiaj postanawiamy o płacy minimalnej, która brutto będzie wynosiła 4240 zł już za parę miesięcy. A warto podkreślić, że płaca netto dzięki naszej gigantycznej obniżce podatków z 18 na 12% i kwota wolna do 30 tysięcy zł, płaca netto, minimalna płaca netto będzie zasadniczo ponad dwa razy większa niż w czasach platformy obywatelskiej. To jest rewolucja solidarnościowa. I dlatego dzisiaj drodzy rodacy przy tym szczególnym dniu, kiedy mówimy o emeryturach stażowych, tym szczególnym dniu, kiedy mówimy o nowej płacy minimalnej, warto zadać sobie to pytanie. Czy dzisiaj żyje się lepiej niż osiem lat temu? Bo od odpowiedzi na to pytanie będzie zależało, czy państwo ma być silne wobec silnych, wobec możnych tego świata, takie jakie, jakie my układamy, nikomu. Nie, wobec nikogo nie stosując taryfy ulgowej, czy ma być wyrozumiałe wobec słabych, tak jak chcemy, tak żeby było, czy odwrotnie? Państwo ma być silne wobec słabych, a słabe, nic nie mogące wobec wielkich tego świata, wobec silnych, którzy narzucają swoją wolę państwu polskiemu. To też jest fundamentalna różnica między naszym rządem. A naszymi pod, poprzednikami. Dla nas państwo musi być silne dla silnych, a wyrozumiałe dla słabszych, a nie na odwrót. I te dzisiejsze wybory to wybory, które zadecydują o kolejnych pokoleniach, zadecydują o życiu nie tylko na najbliższe cztery, osiem lat, ale zadecydują o życiu w czasie kolejnych dekad, będą determinowały naszą przyszłość. Będą decydowały o tym, czy ta przyszłość będzie kształtowana w duchu solidarności, sprawiedliwości, praworządności, dostatku, który staramy się dla wszystkich jak owoce wzrostu dzielić, czy będzie to prawo dżungli, liberalne prawo pięści, które aż za dobrze wszyscy znamy sprzed 2015 roku. Wybór należy do państwa. Szanowny panie premierze, szanowni państwo ministrowie, drodzy nasi goście, pani przewodnicząca, ale przede wszystkim drodzy państwo, bezpieczeństwo polskich rodzin, bezpieczeństwo Polaków, bezpieczna przyszłość to nie są tylko słowa, to są konkretne działania, które już wprowadziliśmy przez te ostatnie osiem lat. Co nam proponował Donald Tusk w tych czasach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska? Nie ma pieniędzy i nie będzie. Nie realizowano żadnych działań związanych z polityką prorodzinną, wsparcia rodzin z małymi dziećmi, wsparcia seniorów. Dlaczego? Bo przecież tym panom w białych kołnierzykach nawet nie przyszło do głowy, aby można wspomagać zwykłego obywatela. My budujemy Polskę silną, Polskę nowoczesną, Polskę, która ma w sercu Polaków i silny fundament, jakim jest rodzina. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, pan premier już to powiedział, dzisiaj została podjęta bardzo ważna decyzja związana z rynkiem pracy, związana z godnością Polaków, z tą zmianą, która jest pozytywna, to przede wszystkim uchwalenie, ustalenie minimalnego wynagrodzenia na kolejny rok. Ale przecież to minimalne wynagrodzenie troska o to, aby Polacy godnie zarabiali, aby wzrastało i minimalne wynagrodzenie, ale także to przeciętne wynagrodzenie. I to czynimy. My przede wszystkim nie chcemy, aby Polska konkurowała tanią siłą roboczą z państwami Unii Europejskiej, ale wysoką technologią, nowoczesnością. I to cały czas się dzieje. Inwestycja w drugiego człowieka. Rynek pracy dzisiaj jest wyjątkowo silny. Najniższe bezrobocie. W Unii Europejskiej jesteśmy trzecim państwem z najniższym bezrobociem. Tutaj są potrzebne ręce do pracy i godna i stabilna praca, bo praca daje poczucie godności i stabilizacji każdego z nas. I dlatego te decyzje są odpowiedzialne, przemyślane i podejmowane we właściwym momencie. Ale skoro troszczymy się o Polaków w każdym elemencie, w każdym obszarze działania, to przecież wsparcie rodzin z małymi dziećmi, to przede wszystkim zmiana filozofii myślenia, inwestycja w przyszłość, inwestycja w rodzinę, to nie są przecież tylko słowa, to są fakty. Te fakty zostały już dzisiaj wymienione: świadczenie 500, za chwilę 800, program Dobry Start, rodzinny kapitał opiekuńczy, program Maluch. Plus czy świadczenie matczyne to przecież są swoiste programy społeczno-gospodarcze pomimo pandemii która jest za nami gdzie poradziliśmy sobie ratując miejsca pracy poradziliśmy sobie także poprzez uruchomienie inwestycji strategicznych tych inwestycji które dzięki rządowym środkom dzięki rządowym środkom i programom który zaoferował przedstawił pan premier Mateusz Morawiecki są realizowane w samorządach Polska dzisiaj pięknieje, pięknieje najmniejsza miejscowość w Polsce. My wiemy, że razem z samorządami chcemy realizować przede wszystkim dobrą politykę rozwoju naszego kraju, zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Ale cały czas pamiętamy o tym, że Polska musi być silna i Polacy przede wszystkim to wsparcie w odpowiednim momencie muszą otrzymać. Nie możemy mówić, że tak jak mówił Tusk, że nie wie gdzie jest przycisk, niskie, wysokie ceny, że Polacy mają sobie sami radzić w określonych sytuacjach. Nie. My wspieramy seniorów, to godne waloryzacje, to trzynasta, czternasta emerytura. Te świadczenia, Szanowni Państwo, już są na stałe. Z Wami, bo my działamy dla Was, dla drugiego człowieka. Nie zapominamy o tym, że należy wprowadzać zmiany, które są bardzo potrzebne zmiany, które wspierają także osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Szanowni Państwo, to, co się zadziało w tej ostatniej kadencji, te ostatnie, można powiedzieć, osiem lat, a perspektywę mamy planów na co najmniej do roku 2031. To przecież wdrożenie konwencji o prawach osób niepełnosprawnych krok po kroku. To zmiany, które już wejdą od 1 stycznia przyszłego roku, świadczenie wspierające. Niewyobrażalne rzeczy. Bo tylko rząd prawa i sprawiedliwości, odpowiedzialna formacja wie, jak kierować Polską. Przywracamy marzenia młodym ludziom o założeniu rodziny. Strategia demograficzna. Kolejny plan, który krok po kroku pokazuje, w jakim kierunku powinna iść Polska. Szanowni Państwo, te wybory 15 października, święto polskiej demokracji, te wybory pokażą, jaka będzie Polska i czyja będzie Polska. I czy chcielibyśmy, aby nasze dzieci, nasze wnuki żyły w takiej Polsce, która była za Donalda Tuska, kiedy nic nie oferowano Polakom? Tylko Polska była dla elit? Nie, tego nie chcemy. Dlatego dzisiaj wszyscy razem działamy dla dobra wspólnego. Musimy podjąć bardzo odpowiedzialne decyzje i te pytania referendalne, które tak naprawdę są strzałem dziesiątki i one pokazują kierunek rozwoju naszego kraju. Szanowni Państwo, Polska jest silna, Polskę mamy w sercu i jako formacja prawa i sprawiedliwości będziemy wprowadzać takie działania które będą służyły rozwojowi naszego ukochanego kraju. Dziękuję bardzo.